Minister zdrowia zapowiedział skierowanie do konsultacji społecznych projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa. Dokument zakłada m.in. zmiany w finansowaniu szpitali i pomoc dla najbardziej zadłużonych placówek. Ustawa ogłoszona przez resort zdrowia zakłada modernizację i poprawienie efektywności szpitalnictwa. Głównym założeniem projektu jest profesjonalizacja zarządzania szpitalami. Aby prowadzić taką placówkę, trzeba będzie wcześniej zdać państwowy egzamin. Kolejna część projektu to nowe zasady funkcjonowania sieci szpitali w Polsce. Będziemy wycofywali się stopniowo albo zmniejszali skalę finansowania ryczałtowego, bo państwo polskie ma już środki na to, żeby płacić za nadwykonania, żeby płacić za zrealizowane kontrakty i ta siła finansowa państwa pozwala na wzięcie właśnie pełnej odpowiedzialności za wielkości kontraktowej. Reforma skupi się też na niwelowaniu zadłużenia w szpitalach, które sięga 20 miliardów złotych, wskazuje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. To, co martwi nas zdecydowanie bardziej, to zadłużenie wymagalne, czyli zadłużenie przeterminowane, które według ostatnich zamkniętych danych to 2 miliardy 100 milionów złotych, nieco ponad. Ta reforma to również wsparcie sektora szpitalnego w oddłużeniu, w mądrym oddłużeniu, w oddłużeniu systemowym. Szpitale zostaną podzielone na cztery kategorie. Od kategorii A dla szpitali w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej do kategorii D dla placówek, które wymagają pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych. Na pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących szpitali rząd przeznaczy około 3 miliardy złotych. Pandemia COVID-19 według resortu zdrowia pokazała, że zwłaszcza na wypadek sytuacji kryzysowych trzeba wprowadzić mechanizm koordynacji szpitali i dokonać zmian w nadzorze właścicielskim nad szpitalami. Tutaj chcemy zaproponować rozwiązanie w postaci Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która będzie się dokładnie tym zagadnieniem zajmowała. Będzie przede wszystkim dystrybuowała środki europejskie na modernizację szpitalnictwa. Będzie też pomagała w restrukturyzacji szpitalom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych już w pierwszej połowie przyszłego roku. Ma się nim zająć parlament.